Dzień dobry, dobry wieczór, w zależności od tego, kiedy się słyszymy. Dzisiaj przygotowałam dla Was odcinek z serii Niebezpieczna sieć, w którym przedstawię historię dotyczącą randki z Tindera. Jak zwykle przy tej serii przypominam, że powstała ona, aby szerzyć wiedzę o bezpiecznym umawianiu się z osobami poznanymi w internecie, nie tylko w celach randkowych, a nie zniechęcenia do korzystania z tego sposobu. Bo uważam, że internet to całkiem przydatne narzędzie do poznawania innych, jeśli tylko zadbamy o pewne kwestie. Zanim przejdziemy do odcinka, chciałam Wam jeszcze podziękować za tak miłe przyjęcie nowej serii Zabójczej Warszawy, wszystkie Wasze komentarze, subskrypcje i łapki w górę. Zachęcam Was także do odwiedzenia mojego Instagrama albo Facebooka, gdzie dzielę się z Wami aktualnościami. Linki znajdziecie w opisie. A teraz zapraszam do wysłuchania dzisiejszej historii. Z tej strony Monika, a Wy słuchacie podcastu Kryminalne Historie. Poznawanie ludzi przez aplikacje randkowe nikogo już nie dziwi. To najłatwiejszy i najszybszy sposób, aby zawrzeć nowe znajomości. Według danych z 2020 roku z Tindera korzysta już ponad 50 milionów osób na świecie. A ten charakterystyczny ruch dla tej aplikacji, czyli przesunięcie w lewo lub w prawo, tak zwany swipe, wykonywany jest ponad 1,5 miliarda razy dziennie. Co doprowadza do tego, że każdego dnia aplikacja łączy 26 milionów par, tak zwany match. Przeważnie nie chodzi jednak tylko o to, aby kogoś poznać online i popisać. Często celem jest przeniesienie tej znajomości do świata realnego. Z wiarą, że osoba, z którą nas połączyło, jest tą, za którą się podaje. Choć randkowanie online jest teraz dużo bardziej bezpieczne niż kiedyś, to jednak wciąż istnieją różne zagrożenia z nim związane. Dlatego zawsze musimy zadbać o nasze bezpieczeństwo sami. A jak pokazuje historia Sydney, odhaczenie pierwszego spotkania wcale nie sprawia, że na kolejnym już nic nam nie grozi. Sydney Luff urodziła się 21 sierpnia 1993 roku w Nellie w stanie Nebraska w USA. W 2017 roku miała więc 24 lata i pracowała w sklepie z narzędziami w Menards w Lincoln. Była miłośniczką wypoczynku na świeżym powietrzu. Uwielbiała łowić ryby, a także grała w golfa. Przez bliskich opisywana była jako opiekuńcza, kochająca, znana z dobrego serca. Miała wielu przyjaciół. Lubili ją także współpracownicy oraz klienci. Kochała także zwierzęta i była właścicielką kota. W listopadzie 2017 roku postanowiła odpalić Tindera. Miała ochotę kogoś poznać, umówić się na randkę. W związku z tym odpaliła aplikację i przesuwała raz w prawo, a raz w lewo. Oczywiście, aby korzystać z aplikacji, najpierw stworzyła swój profil, wstawiła zdjęcie, dodała krótki opis, a następnie szukała kogoś, kto zwróci jej uwagę. I tak się stało 11 listopada, gdy Sydney natrafiła na profil Audrey. Sydney była blondynką o niebieskich oczach. Audrey, 23-latką z brązowymi, długimi włosami i uśmiechu, który przykuł uwagę kobiety. Bardzo szybko zaczęły ze sobą pisać i czuć było, że jest między nimi chemia, że może warto byłoby tę znajomość przenieść do świata realnego. Spotkanie zaplanowały na 14 listopada. Do tego czasu wymieniły ze sobą około 140 wiadomości. Do umówionego spotkania doszło i przebiegło ono w bardzo miłej atmosferze. Na tyle miłej, że panie postanowiły się umówić na następny dzień. Sydney wróciła po nim bardzo podekscytowana i nie mogła doczekać się, aż znów zobaczy Audrey. 15 listopada wstała rano, poszła do pracy, ale myślami cały czas była przy randce, która czekała ją wieczorem. Tym razem miały się spotkać w domu Audrey. Natomiast Sydney to nie przeszkadzało, było jej to w zasadzie na rękę. Może liczyła, że do czegoś więcej dojdzie podczas tego spotkania. O tym, jak bardzo nie mogła doczekać się tej randki, przekonali się jej przyjaciele, którzy zobaczyli jej snapa. Wysłała im swoje zdjęcie z dopiskiem "Ready for my date", czyli gotowa na moją randkę. Nie sądziła jednak, że będzie to ostatnia wiadomość, jaką wyśle do swoich bliskich. Zanim Sydney udała się jeszcze do swojej nowej znajomej, dostała od niej SMS-a. O 18.54 otrzymała wiadomość, że Audrey jest już w swoim domu.
Po raz ostatni jej telefon zalogował się do sieci o godzinie 20:31 w pobliżu miejsca, gdzie mieszkała Audrey. 16 listopada wszyscy oczekiwali, że Sydney pojawi się jak zwykle w pracy. Gdy jednak tak się nie stało, bardzo się zaniepokoili. W końcu jej współpracownicy postanowili skontaktować się z jej rodzicami, a ci zgłosili jej zaginięcie na policji. W pierwszej kolejności śledczy postanowili sprawdzić, gdzie ostatnio logował się telefon Sydney. Od jej znajomych dowiedzieli się także, że wybierała się na randkę i że osobę, z którą była umówiona, poznała na Tinderze. Dosyć szybko śledczym udało się ustalić, kim była owa Audrey. Pojawił się tylko jeden problem. Kobieta wcale tak nie miała na imię, bo tak naprawdę nazywała się Bailey Boswell. Śledczy szybko też połączyli informację, że ostatnie miejsce, w którym logował się telefon Sydney, było zlokalizowane w pobliżu miejsca, gdzie Bailey wraz ze swoim 51-letnim chłopakiem wynajmowała mieszkanie, znajdujące się w piwnicy jednego z budynków. Śledczy chcieli przesłuchać parę, ale nigdzie jej nie mogli znaleźć. W związku z tym wystąpili o nakaz przeszukania tego mieszkania i tym na razie się zajęli. Taką zgodę otrzymali 19 listopada i od razu udali się do miejsca, gdzie Bailey mieszkała ze swoim chłopakiem O'Brien. Porozmawiali także z właścicielem budynku, który powiedział, że w zasadzie od 16 listopada wydobywał się z tego mieszkania bardzo silny zapach wybielacza. Policjanci, którzy dokonywali przeszukania tego mieszkania, zwrócili uwagę na to, że ściany wyglądały tak, jakby ktoś z nich coś zmywał. To tylko wzmocniło ich podejrzenia względem pary. Oficjalnie 28 listopada policja podała, że Bailey Boswell i Aubrey Trey są w kręgu ich zainteresowania. Ta informacja bardzo szybko dotarła do samych zainteresowanych, którzy następnego dnia postanowili opublikować swoje wyjaśnienie na Facebooku. Good morning, Lincoln and Omaha and probably several other places. This is Aubrey Trail and this is Bailey Boswell. I guess y'all also know her as Audrey. Łącznie opublikowali kilka filmów, w których twierdzili, że są niewinni i niczego złego Sydney nie zrobili. Mężczyzna miał już na swoim koncie wyrok. W 2005 roku opuścił więzienie, gdzie odsiadywał karę za kradzież. W innym stanie miał także wyrok za fałszerstwo i podrabianie czeków. Miał też być poszukiwany w związku z narkotykami oraz wyłudzeniem pieniędzy. W filmie natomiast mówił, że oczywiście on jest złodziejem, nie zawsze żył uczciwie, ale nigdy nikogo nie zabił i nie skrzywdził żadnej kobiety. Powiedział: nie mówię, że jestem miłym facetem, jestem oszustem, jestem złodziejem, byłem przez całe moje życie okej, ale nie jestem tym, jak chcą mnie przedstawić. W tym samym filmie Bailey przyznała, że faktycznie była na kilku randkach Sydney, ale że po raz ostatni widziała ją właśnie 15 listopada, kiedy spotkały się po raz drugi. Powiedziała, że chciała ją odwieźć do domu, ale Sydney poprosiła ją, aby podwiozła ją do domu przyjaciela. I wtedy widziała ją po raz ostatni. Miała też jej dać swój numer i od tej pory nie wymieniły żadnej wiadomości. Jednym z takich momentów, który zwrócił uwagę, był moment, gdy Bailey wyłączyła kamerę, gdy Aubrey zaczął mówić o wydziale policji w Lincoln. Później Bailey powiedziała, że życzy rodzinie Sydney wszystkiego dobrego, nie chodzi o to, że ich nie szanuje, jedynie nie szanuje policji. Po tym nagraniu nie musieli długo czekać, aby policja do nich dotarła, bo stało się tak już 30 listopada. Zostali zatrzymani na podstawie federalnych nakazów, które zostały wydane wcześniej, czyli nie były związane ze sprawą Sydney. Natomiast para została odnaleziona w hotelu niedaleko Branson w stanie Missouri, a to oznaczało, że podejrzanych trzeba było z powrotem przewieźć do Nebraski. Podczas przesłuchania Bailey i Aubrey wciąż nie przyznawali się do tego, że mieli cokolwiek wspólnego z zaginięciem Sydney. Postanowili więc prześledzić ich trasę na podstawie tego, gdzie logowały się ich telefony. Na tej podstawie jeden z detektywów Bob Harley zaczął zaznaczyć sobie punkty, których korzystali z telefonu, na przykład gdzieś dzwonili, i wszystkie wieże na trasie, do których ich telefony się logowały. Mając te dane, starali się oszacować, gdzie po drodze mogli się zatrzymać. W końcu lista była gotowa, a pierwsi funkcjonariusze zostali wysłani, aby przeszukać te tereny. Na pierwszą wiadomość nie trzeba było długo czekać. W ciągu pierwszych kilku minut jeden z funkcjonariuszy zadzwonił do detektywa i powiedział, że chyba na coś natrafił. A dokładniej, że znalazł czarną plastikową torbę, w której znalazł części ciała. A dokładniej było to prawe ramię z tatuażem. Był to napis, który możemy przetłumaczyć jako: kiedyś wszystko będzie cudowne. Okazało się też, że identyczny miała Sydney. Śledczy więc zaczęli podejrzewać, że właśnie trafili na jej szczątki.
Torba leżała w zasadzie w pierwszym możliwym miejscu, gdzie można się było zatrzymać na tej trasie. Od tego punktu funkcjonariusze przeczesywali teren dalej. Najpierw natrafili na fragment mapy, potem prześcieradło z jakimiś plamami, które wyglądały jak krew. Idąc dalej, jeden z oficerów zajrzał do rowu i wtedy powiedział: hej, mam tu coś. I zabezpieczono kolejną torbę. Śledczy wiedzieli, że to nie koniec, ale warunki bardzo się pogorszyły. Było już ciemno, wiał silny wiatr. Postanowiono więc, że dalsze poszukiwania zostaną przesunięte na ranek. 4 grudnia 2017 roku łącznie 50 funkcjonariuszy wyruszyło, aby dalej przeczesywać te tereny. Mieli do pokonania jakieś 30 km. W związku z tym podzielili się na grupy tak, aby każdy przeczesywał inny obszar. Łącznie znaleziono 14 worków, w których były części ciała. Oprócz tego natrafiono także na ubrania, worki na śmieci i plandekę, które mogły być powiązane z tą sprawą. Wszystkie worki odnaleziono wzdłuż stanowej autostrady w Nebrasce. Następnie zostały one przekazane do patologa. Lekarz potwierdził, że części ciała należały do Sydney. Ustalił także, że przed śmiercią walczyła o swoje życie. A wskazywało na to m.in. to, że jej płatek ucha został rozdarty, miała siniaki na nadgarstkach i z tyłu głowy, a także na wewnętrznej stronie ud. Znaleziono niemal wszystkie części jej ciała, oprócz lewego ramienia. Jako przyczynę śmierci ustalono uduszenie. Śledczy nie mieli wątpliwości, kto stoi za tym brutalnym atakiem na młodą kobietę. Para ponownie została przesłuchana, ale tym razem ich wersja wydarzeń nieco się zmieniła. Przyznali się do zabójstwa, ale powiedzieli, że doszło do niego przez przypadek, w trakcie stosunku seksualnego. Detektywi jednak zdawali sobie sprawę z tego, że para ponownie kłamie i mieli na to dowody. Po pierwsze wiedzieli, że Sydney była przekonana, że na spotkaniu będzie tylko Audrey, która później okazała się być Bailey. Nie spodziewała się, że oprócz nich będzie jeszcze jakiś mężczyzna i że będzie on chciał uprawiać z nią seks. Wątpiliby, że z własnej woli wzięłaby w tym udział. Ale to była tylko jakaś tak naprawdę poszlaka, bo najważniejszym dowodem było zabezpieczone nagranie z monitoringu, na którym widać było, jak para kupuje piłę. A miało to znaczenie dlatego, że patolog potwierdził, do rozczłonkowania ciała Sydney użyto właśnie takiej piły. Oprócz piły para kupiła także worki na śmieci oraz detergent, który później został użyty do zacierania śladów w ich mieszkaniu. Wszystko to wydarzyło się raptem na kilkanaście godzin przed śmiercią Sydney, a dokładniej 15 listopada o godzinie 10:35. Prokurator, słuchając ich wyjaśnień, nie miał żadnych wątpliwości, że ktokolwiek zaczął dusić Sydney, to miał już taki zamiar, że odbierze jej życie. Aubrey przekonywał, że było to wynikiem brutalnego seksu, za które w ogóle zapłacił Sydney. Ale prokurator nie wierzył w tę wersję. Mężczyzna od razu wziął całą winę na siebie i zeznał, że dusił Sydney kablem od przedłużacza. Twierdził jednak, że był zdziwiony, że Sydney przestała oddychać, bo jemu się wydawało, że może miała jakiś atak. W takim razie prokurator zapytał, dlaczego nie wezwał pomocy, na co mężczyzna stwierdził, że nikt by mu nie uwierzył. Pozostawała jeszcze kwestia Bailey, która była o rok młodsza od Sydney i jej udziału w tej zbrodni. Kobieta przyjęła wersję, że do wszystkiego została zmuszona przez swojego partnera. Prokurator jednak jej nie wierzył i uważał, że razem planowali całą tę zbrodnię, od początku do końca. Wyszła też ciekawa kwestia, bo okazało się, że cała trójka tak naprawdę nie poznała się w listopadzie, ale kilka miesięcy wcześniej. Proponowali wtedy Sydney spotkanie we trójkę, ale kobieta nie była zainteresowana. Te kilka miesięcy później, w listopadzie, na Tinderze, Sydney po prostu nie skojarzyła, że tamta para i tamta kobieta z tej pary to jest ta sama kobieta, tylko o zmienionym imieniu. Ale to jeszcze nie koniec zaskakujących informacji, które wyszły w tej sprawie. Pozostałe zostały ujawnione w trakcie procesu. Okazało się, że zanim para poznała Sydney, to uwiodła i zdominowała trzy inne kobiety, które podczas procesu zeznawały w charakterze świadków. Bardzo szybko ich praktyki zostały określone mianem sekty. Pierwsza z kobiet opowiedziała, jakie zasady zostały narzucone przez przywódców. Tak dosłownie ich nazwała. Pierwszą z nich było to, że wszystkie członkinie musiały chodzić po mieszkaniu nago. Ubranie mógł nosić tylko mężczyzna. Kolejny był zakaz spotykania się z innymi mężczyznami. Kobiety musiały także prosić Aubrey'a o to, aby mogły pójść do toalety i dostać coś do jedzenia. Musiały się też co 3 godziny meldować SMS-owo lub dzwoniąc.
Były także zobowiązane do relacjonowania, co robią, jedynie gdy spały, miały spokój. Oczywiście za nieprzestrzeganie tych zasad groziła im surowa kara. Gdy kobieta raz spóźniła się o 40 minut z zameldowaniem, co te 3 godziny, to była potem bita Page'em po pośladkach. Gdy innym razem powiedziała Bailey, że seks z mężczyzną był dla niej bolesny, a ten się o tym dowiedział, to potem wziął pasek, obwiązał go wokół jej szyi i zaczął ją dusić. Krzyczał, że jeżeli kobieta ma z nimi jakiś problem, to ma mu to powiedzieć, a nie Bailey. I dopiero gdy kobieta zaczęła mu odpowiadać tak, tatusiu, to się uspokoił. Ogólnie wszystkie 3 kobiety zostały przedstawione w sądzie jako kobieta numer 1, numer 2 i numer 3, aby zachować ich anonimowość. Druga kobieta opowiadała, że ich znajomość rozpoczęła się właśnie od Tindera, gdzie poznała Bailey i z którą się potem umówiła. Kobieta podzieliła się z nią swoimi problemami odnośnie finansów, a Bailey zaoferowała jej pomoc. Twierdziła, że zajmuje się handlem antykami. Po tej pierwszej randce odwiozła ją do domu. Wkrótce kobiety zaczęły się spotykać regularnie. Pojawił się tylko jeden warunek. Aubrey miał się przyglądać im, jak uprawiają seks. Bardzo szybko kobieta została wmanewrowana w relację, której nie chciała. A dokładniej chodziło o to, że pojawiło się BDSM. Kobieta jednak miała za to dostawać $2000 tygodniowo. Aby jednak tak było, musiała przestrzegać wszystkich zasad, które panowały w tym domu i ponosić karę, jeżeli je łamała. Choć początkowo nie chciała takiej relacji, to jednak potem spodobało jej się to, że ktoś się w końcu nią opiekuje. Z czasem Bailey zaczęła jej się przedstawiać jako królowa czarownic, a Aubrey jako wampir, który potrafi czytać w myślach. Mężczyzna zaczął też coś przebąkiwać o tym, że żeby zdobyć swoją moc, musi wessać ostatnie tchnienie. To już zaniepokoiło kobietę, która bała się, że to ona mogłaby być ofiarą i opuściła ich. Trzecia kobieta zeznała, że dołączyła do czegoś, co zostało określone jako kult czarownic przez popularną aplikację randkową. Również poznała tam Bailey, która obiecała jej, że Aubrey nie będzie z nimi wchodził w relację seksualną. Kobieta podkreślała, że nie jest zainteresowana mężczyznami, choć była otwarta na to, co przyniesie czas. Zeznała także, że Bailey lubiła patrzeć na cudze cierpienie i kazała krzyczeć swoim partnerkom w czasie seksu, bo wtedy miała osiągać szybciej orgazm. Kobieta twierdziła także, że została poinformowana o ich planie odnośnie zabójstwa innej kobiety. Para oczekiwała od niej, że porzuci swoją pracę i pomoże im przy tym. Na co ta się nie zgodziła, powiedziała, że to nie jest w porządku i nie chce brać w tym udziału. Wtedy też zagrozili jej śmiercią oraz jej rodzinie i kotom. Później przyszedł 15 listopada, kiedy to Bailey zaprosiła na randkę Sydney. Kobieta nie wiedziała, jak potoczyło się spotkanie. Kolejne wieści miała dopiero 17 listopada, kiedy to w domu miała panować dziwna atmosfera i wyraźnie wyczuwało się napięcie. Para miała pożyczyć jej auto i potem nocować w hotelu. Po kilku dniach Bailey poinformowała ją, że nie musi się już martwić o morderstwo, bo dowiodła im swojej wartości. Ta jednak nie wiedziała, o co zupełnie chodzi. Nie wiedziała też, że Sydney nie żyje. Twierdziła natomiast, że Aubrey również ją próbował przekonywać, że był wampirem i miał specjalne moce. Ale ona tego nie kupiła. Na koniec dodała jeszcze, że mężczyzna mówił, że mogą zarobić $1,000,000, jeśli przygotują nagranie, na którym będzie widać, jak ktoś zostaje zabity. Po tych słowach kobieta zdecydowała się na to, aby ich opuścić i nie mieć z nimi już więcej nic wspólnego. Na podstawie zeznań tych 3 kobiet ukazał się zupełnie nowy obraz tej pary. Okazało się, że samozwańczy przywódcy sekty marzyli o tym, by zamordować kogoś od dawna. Często mówili o torturach, zabijaniu, mrocznych rytuałach i czarnej magii. Oznaczało to, że nie można było mówić o nieszczęśliwym wypadku, ale morderstwie z premedytacją. W czasie mowy końcowej prokurator powiedział, że Sydney została rozczłonkowana i wyrzucona jak śmieci i że sprawa ta dotyczy pragnienia torturowania i zabijania. Co ciekawe, Aubrey powiedział, że to nie tak miało wyglądać, że on nie chciał jej śmierci. I ku zaskoczeniu wszystkich, nawet sam dla siebie zażądał kary śmierci, twierdząc, że życie za życie i on ma takie zasady. Powiedział, powinienem umrzeć, proszę o wyrok śmierci, chcę sprawiedliwości dla Sydney Love. Był tak zdesperowany, że w zasadzie sam próbował odebrać sobie życie. Siedząc jeszcze na sali sądowej, nagle wziął długopis i wbił go sobie w gardło, ale został odratowany. Krzyczał przy tym, Bailey jest niewinna, przeklinam was wszystkich. Również kobieta cały czas twierdziła, że ona nie miała nic wspólnego z tym morderstwem. Sąd jednak nie uwierzył w te zeznania i uważał, że i kobiecie należy się kara.
Psycholog, który został zatrudniony przez obronę, aby ocenić Bailey, zeznał, że kobieta poznała O'Brien'a za pośrednictwem internetowej reklamy masaży i że także została przez niego zmanipulowana. W tamtym momencie wykazywała oznaki depresji i zespołu stresu pourazowego, co czyniło ją podatną na wpływ mężczyzny. Ale prokurator twierdził, że to jest tylko sztuczka, aby uchronić kobietę przed karą i że wcale nie należy brać tego pod uwagę. Twierdził też, że para współpracowała ze sobą świadomie, że chcieli rekrutować młode kobiety, a później którąś z nich zabić. Wiedzieli też, że umówili się, że całą winę na siebie weźmie Aubrey, ale uważali, że Bailey także powinna ponieść swoją karę. Zespół trzech sędziów, którzy przysłuchiwali się tej sprawie, stwierdzili, że to morderstwo spełniało wyjątkowe standardy deprawacji. A dokładniej 4 z 5 ustalonych standardów, czyli podobało im się morderstwo, niepotrzebnie okaleczyli ofiarę, byli zaangażowani w bezsensowną zbrodnię, a ofiara była bezradna, aby się obronić. 11 lipca 2018 roku uznano, że Aubrey Traill jest winny morderstwa pierwszego stopnia. Jego obrońcom nie udało się udowodnić, że do seksu doszło za obopólną zgodą, a morderstwo było przypadkowe. Ostatecznie mężczyzna w swoim oświadczeniu podkreślił, że odrzuca swoje wcześniejsze twierdzenie, że Sydney zmarła z powodu, jak to określił, erotycznego duszenia podczas gwałtownego seksu i przyznał, że udusił ją kablem elektrycznym. Dodał także, że związał kobietę i zabił ją, ponieważ ta się wystraszyła, kiedy powiedział jej o swoim stylu życia, a dokładniej nie chciała być częścią ich grupy. Aubrey nie miał więc wątpliwości, że powie o tym innym i nie mógł jej pozwolić odejść. W czasie odczytywania wyroku był skuty kajdankami, ubrany w pomarańczowy strój więzienny i siedział na wózku inwalidzkim. Nie przeprosił jednak rodziny Sydney, twierdząc, że byłoby to dla nich zniewagą, ale dodał także, że morderstwo było jedyną rzeczą, jaką zrobił w swoim życiu i której żałował. Przyznał, że wielokrotnie kłamał oraz, że tak naprawdę planował zabić Sydney na 2-3 godzin przed tym, jak dokonał faktycznie morderstwa. Cały czas jednak zapewniał, że Bailey nie było w pokoju i nie wiedział, że to zrobi. Na koniec dodał: nie szukam miłosierdzia, przebaczenia ani niczego innego. Sędzia powiedział, że jego słowa i czyny wskazują, że nie miał on żadnego szacunku dla życia Sydneyów i kierował się tylko własną przyjemnością. Mężczyzna otrzymał więc karę śmierci i został przetransportowany do celi śmierci, mimo że Nebraska bardzo rzadko przeprowadza egzekucje tego typu. Wynika to głównie z tego, że nie posiadają potrzebnych do tego leków i prawdopodobnie nie dostaną ich w najbliższym czasie. Sam proces został przerwany w 2019 roku, po tym jak zmieniła się sytuacja ogólnoświatowa. Jego kontynuacja miała miejsce w marcu 2021 roku. Dlatego też pomimo, iż w 2019 roku mężczyzna został uznany za winnego, jaki to będzie rodzaj kary, usłyszał dopiero w tym roku. Ta decyzja była dosyć trudna, dlatego że sędziowie zastanawiali się, czy istnieją jakieś okoliczności łagodzące. I wskazywano m.in. na to, że mężczyzna miał trudne dzieciństwo. Został m.in. porzucony przez rodziców w wieku 2 lat. I potem mieszkał z dziadkami. Następnie wrócił do swojej matki i zamieszkał z nią i swoim ojczymem, który się nad nim znęcał. Sędzia jednak uznał, że ta okoliczność nie jest na tyle łagodząca, aby zmienić wyrok. Jego obrońcy twierdzą, że apelacja od wyroku śmierci zostanie złożona automatycznie, tak jak to w przypadku każdej sprawy dotyczącej takiego wyroku. Przez ten czas mężczyzna będzie przebywał w specjalnej celi, zwaną celą śmierci. Jeśli chodzi o Bailey, to jej proces cały czas trwa. Na ten moment została uznaną winną morderstwa pierwszego stopnia. Grozi jej dożywocie lub kara śmierci, ale wyrok jeszcze nie został wydany. Jeżeli otrzyma karę śmierci, to może stać się pierwszą kobietą, która zostanie stracona w ten sposób w stanie Nebraska. W sądzie Bailey błagała o życie. Również powoływała się na trudne doświadczenia. Mówiła o tym, że jej były chłopak ją wykorzystywał, a nawet zmuszał do świadczenia usług seksualnych. Powoływała się także na swoją córkę, bo okazało się, że kobieta była mamą 5-latki. Na razie jednak nie wiadomo, co sędzia postanowi w jej sprawie i kobieta wciąż oczekuje na wyrok. I to wszystkie informacje, jakie znalazłam w tej sprawie. Jestem ciekawa, co wy o niej sądzicie. I czy uważacie, że Bailey powinna dostać taki sam wyrok jak Aubrey, czy jednak inny, dużo łagodniejszy? Czekam na wasze komentarze i z góry za nie dziękuję. Dziękuję także za wszelkie formy wsparcia. Tu w formie na YouTube oraz na Patronite, a zwłaszcza moim patronom.
Jakubowi, Alicji, Jagodzie, Magdzie, Brygidzie i jeszcze jednej osobie, która dołączyła, ale chce pozostać anonimowa. Dziękuję Wam za wysłuchanie. Pamiętajcie, aby dbać o swoje bezpieczeństwo, żeby zawsze informować kogoś, gdzie idziecie, z kim idziecie. Może nawet skorzystać z technologii i udostępnić komuś swoją lokalizację. Uważajcie też na to, jeżeli umawiacie się z kimś w jego mieszkaniu. I słuchajcie też intuicji. Jeżeli czujecie, że coś jest nie tak, to znaczy, że coś może być nie tak. I też jak mówiłam na początku, nie demonizujcie aplikacji randkowych, bo to nie o to chodzi, że każdy, kto tam jest, to jest jakiś zły i może zrobić nam krzywdę. Wiadomo, że tutaj wybieram specjalnie takie historie, bo w końcu nie mówimy o tych, które skończyły się dobrze. Nie oznacza to jednak, że takich nie ma. Wręcz odwrotnie, jest ich bardzo dużo i sami często podajecie takie przykłady. Dlatego też nie o to chodzi, żeby wpadać w skrajności. To tak tylko chciałam przypomnieć. Oczywiście, jeśli macie się ochotę podzielić w komentarzu jakąś dobrą historią, to również zapraszam. No dobra, tyle ode mnie. Dziękuję jeszcze raz za wysłuchanie. Życzę Wam miłego dnia, dobranoc, do usłyszenia.